O opóźnieniach w związku z oddaniem do użytku mieszkań na osiedlu Witkowice mówiliśmy wczoraj i tego samego dnia po południu Jacek Woźniak zwołał w tej sprawie konferencję prasową. Sytuacja związana z budową mieszkań na wynajem na osiedlu Witkowice osiągnęła pewien poziom, który wymaga już interwencji ze strony Rady Miasta, bo o tego typu interwencje proszą i błagają nas mieszkańcy, mówił Jacek Woźniak. Radni dostają podobne i dostają ich dziesiątki już w tej chwili. Panie Jacku, błagam o pomoc. Dostaliśmy się na listę na mieszkanie na Witkowicach. Mieliśmy dostać klucze w sierpniu, a do dziś ich nie mamy. Musimy opuścić to mieszkanie, które wynajmujemy, a walizki już spakowane. Proszę nam pomóc. Panie radny, kiedy w końcu oddadzą te nowe mieszkania komunalne przy cmentarzu? Ile można czekać? Mam wystawić z torbami pod ratusz, tu pada nazwisko rodziny, którzy okupują moje mieszkanie, a mieli je opuścić we wrześniu. Proszę o odpowiedź. Śledzę to, co Państwo robicie jako media od dłuższego czasu, informujecie o całej sytuacji, ale też śledzę komentarze, które się pojawiają pod tymi materiałami. One wszystkie zaczynają przybierać takiego dramatycznego charakteru. Początkowo pierwsze mieszkania na osiedlu Witkowice miały być oddane do użytku 31 sierpnia, przypomniał radny i jak mówi, wiedział, że już na etapie zwołanej w lipcu przez prezydent konferencji w budynku na Witkowicach realizacja pierwszego postulatu dotycząca terminu oddania mieszkań będzie niemożliwa. Dlatego, że stan tego obiektu i znając procedurę, jak długo trwa odbieranie przez poszczególne instytucje odbierające obiekty, jest nie do osiągnięcia w tamtym dniu. W dniu 24 sierpnia o godzinie 14:26 odbyłem rozmowę telefoniczną z prezesem Robertem Cieciorą, którego zapytałem o to, kiedy będzie oddany pierwszy budynek, ponieważ już mam sygnały, że 31 sierpnia to się nie odbędzie. Wówczas prezes Robert Cieciora poinformował mnie, że pierwszy budynek będzie oddany na początku października. Czekaliśmy wszyscy do października, mieszkańcy Kołobrzegu, którzy się do mnie zwracali z tym problemem. Również ode mnie dostali taką informację, że na początku października dostaną klucze od tych budynków. Dziś mamy 7 listopada i do dziś tych kluczy nie ma. Jak uważa radny, opóźnienie w oddaniu pierwszego obiektu to nie wszystko, bo są już poślizgi w oddaniu kolejnych obiektów na Witkowicach. Według Jacka Woźniaka powinny być naliczone kary umowne dla wykonawcy, który nie wywiązał się z terminów. Jednocześnie domaga się, aby prezydent objęła proces inwestycyjny kontrolą właścicielską. Ale nie przez Radę Nadzorczą. Sam mam uprawnienia do zasiadania w Rad Nadzorczych. Wiem, jak Rady Nadzorcze się tego typu sprawami zajmują. Tylko przez wyspecjalizowaną jednostkę i komórkę organizacyjną Urzędu Miasta, czyli Biura Audytu i Kontroli. I żeby Biura Audytu i Kontroli przygotowało dla pani prezydent protokół z takiej kontroli, żeby pani prezydent dowiedziała się, jakie są obiektywne przesłanki i powody, dla których ta inwestycja jest opóźniana i żeby poinformowała nas, ale również i opinię publiczną w tym zakresie. Mam zaufanie, jeżeli chodzi o Biuro Audytu i Kontroli. Pracowałem z tymi ludźmi, wiem, że do tematu podchodzą bardzo profesjonalnie. Umiem czytać ich protokoły i wiem, czego w nich szukać. Do uwag Jacka Woźniaka odniósł się obecny podczas konferencji prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Robert Cieciora. Jak mówił, tych uwag mogłoby być mniej, gdyby radny skorzystał ze swoich uprawnień i kompetencji i przyszedł do KTBS-u i zapoznał się z materiałami źródłowymi. Jak tłumaczył prezes, jeśli chodzi o generalnego wykonawcę, to jest to bardzo trudny partner. To firma, która ma bardzo bogate doświadczenie, potrafiąca prowadzić procesy inwestycyjne, a przede wszystkim obsługiwać je pod kątem prawnym. Myśmy na poczet tej inwestycji wynajęli profesjonalną kancelarię prawną ze Szczecina, która w sposób obiektywny prowadzi nasze sprawy i pilnuje naszych interesów. Jeżeli chodzi o aneksy do umów przedstawiane z generalnym wykonawcą, czy podpisywane przez generalnego wykonawcę i przez nas, takich aneksów w sumie było 4. Jak wyjaśnia Robert Cieciora, na opóźnienie inwestycji miało wpływ kilka czynników. Najpierw był problem z podłożem, w którym występują grunty niestabilne. Kolejnym czynnikiem były bardzo silne opady deszczu, które miały miejsce w sierpniu i rów biegnący nieopodal tej działki nie nadążał z odbiorem wody i zalało cały plac budowy. I na koniec pojawiły się problemy związane z przyłączami gazowymi. Dopiero 20 października dokonano, czy 25 dokonano tak zwanego zagazowania tej nitki gazociągu i 30 października otrzymaliśmy protokoły, które umożliwiły nam dalszą kontynuację procesu inwestycyjnego i przystępowanie do jakichkolwiek odbiorów robót budowlanych. Jak zapewnił Robert Cieciora, osoby oczekujące na mieszkania na Witkowicach cały czas są w kontakcie z KTBS-em.
Prezes rozpoczął cykl spotkań z tymi mieszkańcami i jak mówi, treść listów przedstawiona przez Jacka Woźniaka jest mu nieznana i takie informacje do niego nie dochodziły. Bo jest w TBS-ie pani administrator, która jest oddelegowana do prowadzenia wyłącznie tego zadania i obsługi administracyjnej tych mieszkańców. Podała swój numer telefonu, podała swój adres mailowy. Przynajmniej od 2 miesięcy kontaktujemy się z tymi ludźmi. Dzwonią do nas, uzupełniają dokumenty, dosyłają swoje zaświadczenia. Także te nasze relacje czy interakcje takie między nami jako firmą, a między najemcami są cały czas realizowane. I ani do mnie nikt nie dzwonił, ani z najemców również nikt do mnie nie dzwonił, pomimo tego, że mam przyjęcia interesantów w czwartki, można się ze mną umówić. Dzwonili owszem do pani administrator, która udzielała im informacji, że nie jest w stanie podać konkretnej daty zakończenia tej budowy. Roboty na budynku są już w 90 kilku procentach zaawansowane. Istnieje więc duża szansa, że na koniec tego roku uda się pierwsze mieszkania przekazać. Wewnątrz są mieszkania praktycznie wszystkie gotowe. Jest teraz instalowany biały montaż. Jest glazura, jest terakota położona, jest stolarka drzwiowa wewnętrzna i drzwi zewnętrzne. Trwają jeszcze prace wykończeniowe na klatce schodowej. Przypomnijmy, pierwszy etap inwestycji składa się z 4 budynków o 6 kondygnacjach po 31 mieszkań. Łącznie zostaną oddane do użytku 124 lokale mieszkalne. Całą konferencję nadamy po wydarzeniach dnia.